Panowie, od początku kurwa zapierdalamy. Każdy zostawia serce, panowie. Nie jebiemy się, prowadzi się dobrze, będzie dobrze. Ja w to wierzę, wierzę was, panowie, od początku. KTS wyszło! Brawo, Skowronek! Brawo! Brawo, Kielu! Ej! Brawo, Kielu! Brawo, Kielu! Brawo, brawo, Kali. Brawo, Kali! Kurwa, musi to przejść pierwszego! Ej! 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 Panie sędzio, pokazuje boczny! Ja pierdolę! Brawo, Kielu! Brawo, Kielu! Szybciej! Kurwa. Staramy się bardzo, widać to. Fajnie! Pawłoś, to pika! Pija! Brawo, Pawłoś! Borysek, daj lepiej, daj lepiej! Z boiska tę piłkę. Sałczek, zagranie na bok pola karnego. Karinkowski dobrze wykorzystał swoje centymetry. Karny dla KTS-u weszło. No i zobaczmy, bo to chyba Marcin Burkhardt został sfaulowany. Kurwa, brawo, Bury, brawo. Zobaczmy, Kielak z 11 metra, pewnie Michał Kielak. I w 45 minucie KTS weszło, obejmuje prowadzenie w starciu z liderującą w tabeli Wisłą. Jest dobrze, panie, ja, bo pierwsza połowa była taka, że my mieliśmy ciężko. Może jak oni są na połowie swojej, to cofnijmy się troszkę i mamy po kontrze, kurwa, oni tracą tak, piłkę. Teraz oni mają pod słońce, kurwa, jest ciężko lepiej złapać. Tak, ale daliśmy im też grać, kurwa. Ale naprawdę oni nie są w stanie wam zagrozić. Tak jak gadaliśmy, kurwa, naprawdę. Są, kurwa, musimy pić cały czas. Piłką, ale Pawłoś, cały czas musimy żyć. Pawłoś, macie mega dużo miejsca na bokach. Tak, dobrze. Kali, Kali i Pawłoś. Bajdu idzie jak, kurwa, fałszywa dziesiątka, Borysek jak pójdzie i dobrze przyjmie. Pierdalajcie się na dośrodkowanie, tam musi być ktoś nie tylko wieju. Teraz będzie tak, będzie z wiatrem i będziemy mieli ze słońcem. Ale głowa, pamiętajmy o tym poprzednim meczu, że tu nie ma nic wygranego, do końca. Do 97. Panowie, i brawo z lewej strony, zobaczcie co się dzieje, ile razy wyszliśmy. Olsi, Kielu, kurwa, ile takich mamy wyjść, panowie, oni nie są agresywni, można wyjść spokojnie. Konsekwentnie, jak stracimy bramkę, to strzelimy dwie, trzy, bo jesteśmy lepsi. Organizacyjnie wszyscy sami wiecie co mamy robić, bo rozumiemy to co chcemy. To co chcemy realizować. Organizacyjnie jest dobrze, serce, bo kurwa lepsi ludzie siedzą w tej szatni i im bardziej zależy. Wszystko widzimy się na placu. Idziemy po drugą bramkę, zamykamy mecz. Pokażmy, kurwa, doświadczenie, to czego zabrakło tydzień temu. Jesteśmy mądrzejsi o ten mecz. Zapierdalamy do końca, ten mecz jest nasz. Wygramy, kurwa, i dalej się liczymy, okej? Okay? Dawaj! KTS weszło! Dawaj, panowie, mądrze! Krzyżański wszedł w pole karne. Zieliński tutaj trochę za daleko od przeciwnika. Bajdu, rzut karny. Czy to był w ogóle rzut karny? Dawaj, Kioto, masz go! Cztery utoporziłeś, Kiotego bronił. No i nie zabije to naszego celu, którym jest dzisiaj, no, bez dwóch zdań. Są trzy punkty. Zbliżenie się do lidera właśnie na taką samą ilość oczek. Teraz Wiejak. Zobaczmy, Bajdu! I gol! Ismael Bajdu! Kapitalna odpowiedź KTS-u weszło na tą bramkę, na tę bramkę z karnego. Fizjo, tej masz? Fizjo! W najbliższej przerwie Bożyna wchodzi. Zmiana! Kielu! Finał Ligi Mistrzów w 99 roku. A, ty pochałeś klasyką. Manchester United i gol! Teraz zobaczmy, Oskar Pyrzyna. Ja tutaj o Manchesterze United. Ja tutaj chciałem mówić o Ole Gunnarze Solskjaerze, a tymczasem Oskar Pyrzyna oddał taki strzał lewą nogą z narożnika pola karnego. Kurwa, mówiłem Pyrzynkę, daj kurwa. Chodzi mi. Spokojnie, czekamy. Wygramy to, rozumiesz? Awans zrobimy.
siebie, do siebie, ognij! Wyzynka niżej! Dawaj, go! Brawo, praca, praca! Zaczynamy od nowa. To wygrał być! Weszło! To! Weszło! To! Weszło, weszło, weszło! Czekaj, jak powiem, zembleję zaraz ciemno. To spotkanie miało specjalny wymiar, bo wiemy, co stało się tydzień temu i bardzo ciężko było nam się po tym podnieść, powiem szczerze, że drużyna w Armomowie te pierwsze dni, no to czuć było po każdym, że bardzo przeżywaliśmy to, co się wydarzyło. Mieliśmy poczucie tego, że zawiedliśmy, pomimo tego, że wszystko jakby było po naszej stronie. I to był bardzo ważny aspekt. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj wygrywamy. Myślę, że bardzo pewnie wygrywamy. Było trudno. Przeciwnik, no jednak lider. No koniec końców wygrywamy. No, ale jesteśmy troszeczkę... dalej w grze. Dokładnie, awans. Adaś, zero, nie? Mamy to. Widzimy się za tydzień i jedziemy dalej. Wejście Smoka to liczyłeś dzisiaj? No, powiem tak, że dostałem szansę na swojej pozycji, prawie strzygona, na której grałem w Ursusie. I poszło. Twoje osko, że się udało. Były duże ciśnienia przed meczem, ale zaczęliśmy chyba tak trochę asekuracyjnie, ale się udało. No, super, wyniszczek taki jak trzeba, a szkoda tego, co się stało w tamtym tygodniu. Nie? No, teraz byśmy w ogóle mieli autostradę. Ale, jak to chłopaki mówią, wracamy do gry, będzie weselej, będzie ciekawiej, damy radę. Było, minęło, tak? Idziemy teraz do przodu, doskoczyliśmy na 3 punkty. Teraz wygrywamy 3 mecze, żeby mieć spokój na Wielkanoc i mam nadzieję, że będziemy mieli fotel lidera. Ale panowie, wszyscy razem! Kto wygrał mecz? Weszło! Weszło! To! Weszło, weszło, weszło! Przed nami jest jeszcze 16 spotkań i musimy w tych 16 spotkaniach zrobić wszystko, żeby je wszystkie wygrać. Jeżeli tego dokonamy, to jestem przekonany, że będziemy na koniec świętować awans. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele tych takich ciężkich potyczek jeszcze przed nami. Moim zdaniem drużyna rodzi się w bólach i taki ból, jak przeżyliśmy na samym początku, być może dobrze, że to się trafiło, bo czuję, że teraz po tym zwycięstwie jesteśmy jeszcze mocniejsi.